szkoły gimnazjalne. Bardzo prosimy na zbióreczkę. No, kochani, stawiamy się tutaj w szeregu ze swoimi latawcami. Bez względu na to, czy to jest latawiec praski, czy skrzynkowy. Po tej stronie szkoły podstawowej, po tej stronie szkoły gimnazjalnej. Szanowni uczestnicy, szanowni rodzice, instruktorzy, opiekunowie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu głównego organizatora, czyli Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz współorganizatorów, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczenie z Wolsztyna oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Dziękuję bardzo uczniom drugiego roku awiatyki z Powodowa, z technikum, zapełnienie dyżurów w hangarze. Proszę Państwa, wszyscy znamy zasady, gdyż były one w internecie i każdy mógł się doczytać. Wiadomo, że tak jak zawsze, w związku z tym, że skrzynkowych latawców jest bardzo mało, włączyliśmy latawce skrzynkowe w latawce płaskie, tylko za wykonanie latawca skrzynkowego mamy na dzień dobry, na początek, w ocenie budowy i dekoracji od razu plus 5 punktów. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o jury nasze dzisiejsze, ale na wstępie chciałbym przypomnieć o jednej osobie. Osobie, która była co roku, od wielu lat w jury naszych zawodów latawcowych, o świętej pamięci Cezarym Ciesielskim. Dobrym kolegom naszym, sędziom latawcowym, instruktorem też budowy latawców i innych obiektów, laureatem wielu konkursów o skali europejskiej na budowę zabytkowych łodzi. A dzisiejsze, a przed tym jeszcze chciałbym poprosić wszystkich o chwilę ciszy. Dziękuję bardzo. W ten sposób uczciliśmy pamięć naszego kolegi, sędziego, pana Cezarego Ciesielskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za to. A zatem dzisiejsze jury. Przewodniczący, tak jak zawsze, sędzia międzynarodowy, pan Zygmunt Janecki. Serdecznie go witamy. Proszę Państwa, dzisiejsze jury to jury międzynarodowe w zasadzie. Witamy sędziego z Berlina, pana Prifleszka. I serdecznie witam panią Beatę, która w imieniu organizatorów przygotowała dzisiejsze zawody latawcowe. Proszę Państwa, nim dokonamy oceny przez jury, poproszę pana Leszka o nieco wiadomości, informacji na temat spadochroniarstwa. Dlaczego? Pan Leszek jest członkiem Związku Spadochroniarzy
niemieckim. I na pewno ciekawie Wam niektóre tutaj informacje podam. Także oddaję głos Panu Leszkowi. Dziękuję bardzo. Nie będę Państwu zbytnio zabierał czasu. To są zawody nadawcowe. Jedynie mogę zachęcić, zaprosić w kuluarach czy po zawodach na rozmowy indywidualne, dlatego że temat, przypuszczam, nie jest interesujący dla wszystkich, ale chętnie udzielę informacji. Bardzo dziękuję za przekazanie głosu i zapraszam jeszcze raz po zawodach na spotkanie.